dodawanie użytkownika uczeń. Chcąc dodać do systemu ucznia, wybieramy zakładkę Szkoła, a następnie klikamy w listę oddziałów. Wybieramy oddział, do którego chcemy dopisać ucznia poprzez kliknięcie w przycisk Edytuj w wierszu tego oddziału. Po kliknięciu zobaczymy nowe podzakładki, m.in. listę uczniów, nowy uczeń, przypisz istniejącego ucznia oraz inne. Po kliknięciu w zakładkę Nowy uczeń zostanie wyświetlony formularz dodawania ucznia, w którym podajemy imię oraz nazwisko ucznia, jego adres e-mail, a także hasło do zalogowania na platformie wraz z jego powtórzeniem. Podobnie jak w przypadku dodawania nauczyciela, możemy również zaznaczyć, czy na podany adres e-mail mają zostać wysłane dane do zalogowania ucznia. Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie wprowadzonych danych, czynimy to klikając przycisk Zapisz. Spowoduje to przeniesienie nas do zakładki Lista uczniów, wewnątrz której możemy odszukać dodanego przez nas ucznia. W tym celu pozostajemy w bieżącej zakładce, a następnie odnajdujemy daną osobę na liście wszystkich uczniów. Jeżeli nie możemy odnaleźć dodanej przez nas osoby, możemy ustawić filtrowanie bieżącej zakładki. W tym celu z listy rozwijanej, oznaczonej nazwą Wybierz filtr, wybieramy względem którego pola wyniki mają zostać przefiltrowane. Następnym krokiem jest ustalenie kryteriów filtracji pola oraz wartość filtra. Wybieramy na przykład pole Nazwisko, kryterium Zawiera oraz treść filtra Nowak. Teraz klikamy przycisk Filtruj, Wyszukaj. Możemy zobaczyć, że lista uczniów oddziału została dostosowana do ustalonych przez nas filtrów. Jeżeli ustawiony został błędny filtr, możemy go edytować. Należy jednak wówczas zapamiętać, że konieczne jest powtórne kliknięcie przycisku Filtruj, Wyszukaj. Filtr możemy również usunąć. W tym celu należy kliknąć przycisk Krzyżyk.